Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Kurczę, dawno nie nagrywałem chyba już tej gry dla was, jakiś miesiąc prawie, kurczę, naprawdę, kręciłem się tylko po tej lokacji. No jak zwróciliście uwagę, pewnie no nie jesteśmy w tej lodowej krainie, co czy nie, no sorry, lodowa kraina, okej, okay, obecna, bo to jest Eleum Lois. Ale nie tam, gdzie trzeba było z sarkofagiem niczym na bobsleju pojechać, albo jak saneczkami. No nie, cofnęliśmy się do bossa, bo już raz, że uzbierałem wszystkich żołnierzy do pomocy. A dwa, no tutaj farmowałem sobie duszyczki, zresztą chyba będzie to widać po moim zestawie. A nie, już zmieniłem na zwykły, czyli z kamiennym pierścieniem. No chwilowo podziękowałem za trzy dodatkowe zaklęcia na rzecz właśnie tego pierścienia, oczywiście jeszcze szponiasty pierścień mroku. Powodujący, że moja broń, której domeną jest mrok, zadaje naprawdę duże obrażenia. Zwłaszcza w połączeniu z mroczną bronią. Nie, ale dobra, podejmiemy w tym odcinku bossa tej lokacji. Dodatkowo wam jeszcze pokażę. Pamiętacie te duszyczki Lois, czy tam rycerza z Lois, które ja zmarnowałem? Te dwie wcześniej. Patrzcie teraz, ile ich mam. Mam ich 50. Po prostu tak długo się kręciłem, póki nie uzbierałem tej konkretnej liczby. A dlaczego ta konkretna liczba jest taka ważna? Bo podobno za odpowiednią ilość duszyczek dostajemy zbroję rycerza Lois. Czy z Lois? No, chyba raczej z Lois, bo to z tej miejscowości, powiedzmy, z tego królestwa. I za to można dostać jeszcze, oprócz tych kawałków zbroi żołnierzy z Lois, można jeszcze dostać duszę tej oto pani, która tam na górze gada, dla której wykonujemy teraz zadanie, czyli zabójstwo króla. Więc dobra, pogadajmy z nią. Wielu lojalnych rycerzy Eleum Lois ruszyło za swym panem ku chaosowi. Żaden jednak nie odnalazł powrotnej drogi. Poddani króla cierpliwie czekali, aż pan powróci do swej siedziby. Nie wytrwali jednak długo. Odrodzeni rycerze podążą za twym słowem. Aha, dobra, czyli jeszcze nie chcesz tych duszyczek. Pewnie najpierw muszę pokonać króla. No dobra, no to nie ma co się ociągać. No tyle razy już tutaj walczyłem, że ci popielni rycerze raczej mi, kurczę, nie sprawią tutaj problemu. No, ale później jeszcze udamy się tam sarkofagiem, jeżeli oczywiście w tym odcinku uda mi się jakimś cudem pokonać dla was tego jegomościa, z którym niedługo będziemy walczyć. No oczywiście, o ile faktycznie popielni rycerze nie sprawią problemu. A mogą. Oczywiście, że mogą. To jest w dalszym ciągu Dark Souls. Tutaj wystarczy moment nieuwagi i jesteś martwy. Ej, ten ma wielki topór. Do tego można zaatakować w pierwszej kolejności. Oj, ja jeszcze pamiętam, jak to się grało. Ostatnio częściej zdecydowanie grałem na przykład w Rogue Legacy, taką platformówkę 2D, bardzo przypominającą Castlevanię pod pewnymi względami, ale też w sumie pod pewnym względem też Dark Souls, bo często tam się ginie, nad wyraz ciężko, często. No i w sumie sama gra jest też ciężka. Dobra, ale już dwóch pozamiatanych, teraz tak, ten będzie oczywiście we mnie celował, zazwyczaj tak robią, ale dobra, jest czas na coś innego. W ogóle fajnie by było tą walkę przedłużać tak tylko długo jak się da, bo żołnierze wtedy zablokują wszystkie tutaj przejścia, te zwierciadła, z których później przechodzą przeciwnicy. Więc dobra, serio, troszeczkę więcej uników, chwilowo. Mniej ataków, bo oni naprawdę muszą wejść w swoje, powiedzmy, w swój oświetlony stan, albo bardziej lodowy w sumie. Bo muszą lodem skuć tamte zwierciadła. Czy powiedzmy, nawet można określić to inaczej, że to są wrota do innego wymiaru. Cholera. No dobra, tego już załatwimy. Ale to jeszcze moment, jeszcze chwileczkę i w ten sposób. Dobra, ale zaraz sam zginę, kurde! Dobra, ten mnie walnie, jest po mnie. Oj, co ja zrobiłem? Nie to zupełnie chciałem, nie to! No ale dobra. Zadziałało. No nie w pełni tak, jakbym chciał, co prawda. Dobra, ale już muszę się napić. Oj, dwa łyki, dwa łyki! No! No tak jak mówiłem, moment nieuwagi starczy. Okej, okay, dobra, drugie wrota zamrożone. Okej. Okay. No to w takim wypadku pozostaje tylko poczekać, aż ten jeszcze jeden z naszych sojuszników się otrząśnie i zamknie trzecie. A ja w tym czasie mogę, o, tego dziabnąć, powiedzmy, bo trochę przeszkadza. No i ten piromanta też teraz zginie, spokojnie. O to się nie bójcie. Oj, albo nie, albo wcale nie. Oj, trzeba być ostrożnym teraz. Coraz mniej zdrowia. O kurde, no nie!
Dobra, spokojnie, spokojnie. Tutaj nie ma żadnej wyrwy w murku okalającym tą lokację, no oprócz tamtego przed nami. Więc tu nie wypadnę, mogę się cofać do woli, nawet nie patrzeć. Dobra, ten też wszedł w swój gold mode, powiedzmy. Albo w sumie w fazę Icemana. Dobra, jeszcze jeden. Kurde, poprawka. Dobra, jest martwy, ale ja mam bardzo mało zdrowia. Teraz szybko trzeba pomóc tamtemu, niech on przeżyje, pomoże mi w walce. O, shit. A jeszcze jeden sobie dziabnę. No okej. No i teraz mogę powiedzieć, że jestem w miarę gotowy na spotkanie z bossem, ale najpierw trzeba to przeżyć, no kurde, bez uszczerbku. Niestety się to już nie udało. Dobra, spokojnie, został tylko jeden, tak? No to może nawet oburącz złapię. Ładny unik. No, i to rozumiem, okej. Pierwsza potyczka z królem. No zazwyczaj w tym momencie używałem starego pióra. Czy tam jak? No, starego pióra, dokładnie. No i próbowałem, też nie próbowałem nawet walki z nim, bo bałem się, że go mogę w końcu zabić przypadkiem. No, więc czekamy tylko aż wejdzie. Może nawet będę na tyle niekulturalny, że mu pokażę ruchem ręki, że spróbował ze mną. Albo jeszcze bardziej, będę wręcz zuchwały. You gonna die. Zaraz zginiesz. Chyba, że ja zginę pierwszy. No ale tak to zazwyczaj bywa. Dobra, nie, bo on lubi przeszarżować na początku, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, pytanie do kogo najpierw? Czy do mnie, czy najpierw rycerz z Lois? Do mnie. Oczywiście, że do mnie. A ja jak debil, zasłoniłem to na tarczę, zamiast się turlać. Dobra, mocna szarża. No mój sojusznik zbyt długo nie wytrzyma takich ciosów. Kurde, wypadałoby go chociaż raz zdzielić. Dobra. Poprawka. Oj, ten pierwszy wszedł w ogóle? Nie wygląda, jakby wszedł. Oj, oj. Oj. Nie, nie, już myślałem, że go wypędzili, na szczęście nie. No jak to mnie trafiło? Przecież się ładnie przedturlałem. No widzieliście, że było ładnie. Dobra, ale zaraz będzie po nim. No więc muszę to załatwić szybko. Oj, co on robi? A też sobie broń zaczarował. Nie jest głupi, nie jest głupi, ale ja jestem szybki, mam dobre uniki. Dobra, ale za mało staminy. O kurde, tego jeszcze nie widziałem. Oj, dobra, mocny cios, bardzo mocne combo jednak. Oj, obszarowy, prawda? Aha, czas na napitek. Tylko szybko. A. No kurde, czemu ja chcę skakać? Normalny cios. No, wiedziałem, że za pierwszym razem to się kurde nie może udać, nie? Po prostu to wiedziałem. No to okej. Jeszcze raz, tylko tym razem jeszcze po duszyczki muszę iść. Nie, dobra, taktyka jest dokładnie ta sama. Czyli nie wzywamy sojuszników, bo sztucznie utrudnią mi tą walkę. Choć w sumie... Nie, inaczej, zróbmy tak, jeżeli nie podołam do momentu, aż mój pasek zdrowia zmniejszy się na tyle, że to już będzie naprawdę trudna sztuka, żeby tutaj wygrać, to wtedy użyję kukły człowieka i wtedy wezwiemy sobie jeszcze dwóch dodatkowych sojuszników, oprócz tych czterech tutaj. Więc dobra, mroczna broń, od tego zawsze trzeba zacząć. No i w sumie mogę na też tutaj na kozaku wjechać, ale wtedy stracę całą staminę, ale wam pokażę, bo czemu by nie. Banzai! Malafaka! Nie, dobra, ale po duszyczki szybko. Nie jestem w ogóle ciekaw, czy mój mikrofon uciągnął ten krzyk. No ale sorry, mniej więcej podobnie bym krzyczał, jakbym naprawdę znalazł się w takiej sytuacji, gdzie że skaczę w taką przepaść. Ale dobra, jeden wek. Kurde, no oj, 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 nie, dobrze przynajmniej, że mam swoje dusze nadal. Nie, ale okej, będziemy się posiłkować klejnotami teraz. Póki jeszcze jest na to czas i miejsce. Kurde, niedobrze. No to też nie weszło, no przecież nic nie wchodzi, co jest grane. Dobra, może to wejdzie. No, chociaż to, chociaż tyle. Oj, 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 ale gangbang zaczął się robić delikatny. Jeszcze rzucają na to ogień. Gorąca atmosfera, iście. Dobra, spokojnie, zdążę się odturlać. Oj, jakiś przedmiot. Dobra, przedmioty są ważne, trzeba to podnieść. O kurde, ale nie za cenę życia. Dobra, dusza z Lois, jeszcze jedna. Ej, cholera, nie, bo zginę, trzeba Estus. No wybaczcie, podejdziemy najwyżej do walki z bossem z 10. Jeżeli oczywiście więcej tutaj nie zużyję. A czasami może się mi przytrafić taka historia, że będę musiał to zrobić.
No albo zginę już tutaj, a to by był wstyd, naprawdę. Nachodziłem się tutaj i poznałem mniej więcej schemat działania przeciwników. Nawet nie mniej więcej, po prostu poznałem go bardzo dobrze. Nawet mogę sobie pozwolić na takie marnotrawstwa staminy bez uszczerbku na zdrowiu, więc naprawdę tutaj jestem z tymi obcykany. Ej, gdzie jest moja mroczna broń? Już się skończyła? To pozwólcie, że sobie dziabnę jeszcze jedną. A właśnie, tą walkę trzeba przedłużyć. Okej, pamiętam. Spokojnie. Ej, sami piromanci. Cholera, niedobrze. Okej, nie, to sorry, ale muszę was zostawić samych sobie. Albo nie, bo nie ma jednego piromanty, jest jeden halabardziarz. Albo to właściwie młotnik? Młociarz? Ale kolejna dusza z Lois. Nie, serio, jak ja grałem sobie poza nagraniami, to tak łatwo nie wpadały. No dobra, ty szarżuj. Oczywiście to chciałeś zrobić. Ja teraz półobrocik może. Poprawka. Oj, ale nie podwójna. No, pozamiatane. Teraz trzeba poczekać naprawdę, no niech oni go nie zabiją, no bo tam zostanie jeszcze jedno wejście. I walka z bossem będzie utrudniona. Bo tam będą się respawnowali i przychodzili do tego świata kolejni przysmaleni rycerze z Lois. Kurde, no nie, dobra, trzeba poczekać, trzeba się pokręcić tutaj z boku gdzieś. No ale jeden cios mogę wymierzyć, niech się teraz bawią sami. No dalej, który moc lodu zaraz przyzwie? Ej, Webo, on zginie zaraz, jest, przyzwał, pięknie. Dobra, idealnie. Świetna sprawa, bo ten idzie zablokować teraz wejście, ja sobie mogę rzucić mroczną broń. Mogę nawet samonaprowadzającą kryształową materię dusz. A co by sobie ułatwić oczywiście. A klejnocik sobie nawet dziabnę. No i pozwolę sobie nawet na delikatną zuchwałość raz jeszcze. Choć poprzednim razem moje groźby były bez pokrycia zupełnie. Wcale tak się nie stało, jak teraz pokazuję. Było bardziej tak. No dobra, ale już idziesz? No to pozwól jeszcze raz, może zdążę. You are going to die. Jeżeli nie skopię oczywiście gdzieś tutaj. Ej, ale moja kryształowa materia duszy skończyła. Oj, kurde, wiedziałem, że nie doskoczę, ale... Drugi skok? Już okej. Dobra, do mnie czy do niego? Do mnie czy do niego? Do mnie! Dobra. Fuck! Szkoda, że to nie weszło. Po co ten cios był? No nie, nie chciałem, kurde. To totalny przypadek! Nie! Kurde, ale to było lamerskie. I nie wiem czemu, serio, tam został wyprowadzony ten jeszcze jeden cios. Naprawdę już naparzałem kółko. A jak dobrze wiecie, kółko to turlanie. Kurde, no. A jeszcze mniej zdrowia. No ale i tak powiedzmy, że wystarczająco, żeby go pokonać. To jeszcze nie jest powód do zmartwień. Jeszcze jestem w stanie dać radę sam. No, w sumie nie tak do końca sam. Bo ten jeden żołnierzyk zawsze mi zostanie tam na końcu. No chyba, że straci życie gdzieś po drodze. A taki fail jemu też się może przytrafić, tak samo jak przytrafił się mi teraz. Nie, ale fajnie przynajmniej, że udało się dotrwać do bossa jakoś. I że duszyczki są w miarę blisko. No nie, ale teraz nie będziemy używać ciosu ze skoku. Raz, że marnuje stamina, dwa, tam wykonujemy dwa uderzenia w ścianę. A to psuje broń. A czarny miecz skrypty, no nie jest nieskończenie wytrzymały. No, na taki początek liczyłem. Szybko jednego zmęczyć, ale no właśnie, ten fireball. Tego trzeba się zawsze spodziewać. Choć zawsze jak dostaniesz plecy, to jest cios niespodziewany mimo wszystko. Kurde, czemu to nie był skok? Doskocz do niego, no. Pięknie, teraz biali zrobili czarnym gangbang. I czym Ku Klux Klan. Sorry za rasistowski dowcip. No, on nie był politycznie poprawny, za nic. Ale polityczna poprawność to zmora dzisiejszego społeczeństwa. Rozumiem, obrażać można, znaczy nie, w sumie nie można, o to chodzi właśnie, że nie można obrażać innych narodowości, innych nacji, innych ras. No, ale no, jak sprawy trzeba nazwać po imieniu, to nie można tego tuszować pod przykrywką poprawności. A, spokojnie, bo piechol się rozgadał i zaraz dostanę porządne wciry. Oby nie śmierciogenne, kurde, ale to było głupie. Bo tak głupie z mojej strony, co teraz zrobiłem. Po co się turlać? Do przeciwnika jak można podejść? Lepiej turlać się teraz. No, ale szkoda, że cios nie wszedł. Wymaga poprawki. O kurde. Nie, spokojnie. A może... No czemu skoki nie wchodzą? Ej, naprawdę. Parę dni
niegrania i jest bardzo kiepsko. Jest niebezpiecznie kiepsko. Oj! No, jeden cios wejdzie, jest po mnie. Dobra, to od razu w przygotowaniu klejnot. Trzeba go dziabnąć. Okej, okay, dobra, można zacząć się bawić z nimi. Kurde, nie, bo tam piromanta fireballem mi trzaska, no. Nienawidzę. Ale, no, takie poprawki, to ja rozumiem. Poprawiają humor. Dobra, jak tam z przejściami wyglądamy? Oj, ej, niedobrze. Kurde, niedobrze, jeszcze jedno jest otwarte, a ja mam tylko dwóch żołnierzy, a to je widzę czterech, się plączę. Oj, dobra, ten skok wyszedł mi na dobre. Zabiłem gościa, uniknąłem ciosu. Znaczy nie zabiłem, uszkodziłem bardziej. Oj! Dobrze, że nikt nie wyprowadził drugiego ciosu. Mającego poprawić ten pierwszy. Okej, dobra, drugie przejście zamknięte. Zaraz będzie, usłyszałem znajomy dźwięk. Dźwięk oznaczający, że jeden tam idzie to zamrozić po prostu. Okej, to już będzie trzecie. Dobra, no to można już walczyć. Kurde, mogliby trzaskać mocniej trochę. Ale fuks, znowu, że udało mi się uniknąć tamtego ciosu. No ale to już szczęścia zabrakło. Jemu. Ej, nie, bo zaraz mi zabijesz... Ej, no i bez sojusznika zupełnie. Zupełnie bez sojusznika podchodzimy teraz do walki z bossem. Kurde. Więc dobra, trzeba się przygotować tak dobrze, jak tylko mogę w pojedynkę. Czyli tak, dwa klejnoty, ustawiony Estus. Sama naprowadzająca kryształowa materia dusz. Wrzucona. Mroczna broń. Zaklęta w mój miecz. Dobra, no i teraz jestem pewien, że wystartujesz do mnie, więc będę bardziej kulturalny. Hello and welcome. Troszeczkę błędem będzie chyba zaczynać walkę tutaj, ale jeszcze jeden ukłon z bliska. Zgrzeszyłem kulturą aż nadto. Oj, nie, ale nie wywracać plecami. Tego nie wolno robić. Dobra, pięknie. Ach, myślałem, że to będzie dobry początek. Jeszcze lepsze niż tylko to zaklęcie. No, wejdź, kurde. Aaaa. Oj. No, kurde, czemu ten cios z obrotu nie chce wejść? No, chodź, chodź. Uderz pierwszy. Jest. Dobra. O, już błąd. Dobra, jest czas na łyczek. A, przydałyby się dwa. Zamiast zaatakować, trzeba się napić. Taka ciężka to walka, niestety. No, też nie weszło, no, ale mam pecha. Może teraz chociaż. No, dzięki. Oj, nie ma takiego czarowania, bo karcę za takie poczynania. Ale on zaraz skarci mnie. No właśnie, porządne pchnięcie jest po mnie, szlak! Oj, zuchwale, zuchwale, zbyt! Dobra. Oj, beton, 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 zły moment na klejnot. Aha, bo on już jedzie z ciosem. Ja myślałem, że to jest właśnie w ostatniej fazie dopiero. Dobra, straciliśmy mroczną broń, trzeba się napić. Trzeba opić ten fakt. Dobra, ale po tym zazwyczaj nie poprawia. Oj, zbyt zuchwale! Ale nie na śmierć. Dobra, co teraz zrobisz, kochany? Co zrobisz? Spalony królu kości słoniowej. Biegasz bez celu. Kurde, mogłem klejnotu użyć. O, shit. Dobra, dasz mi się napić? Dałeś, dobra. Oj, 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 oj. Dobre, dobre. Oj, nie. Nie zdążę. Kurde. Dobra, i teraz trzeba być mega turbo ostrożnym. Dobra, pij. Pij. Błąd. To był błąd. O, o, o. Nie wiem, po co się turlam wokół niego. O, pięknie. Kończ go. Jest. Spalony król kości słoniowej, martwy. I o to chodzi, to rozumiem. Dusza króla wpadła i nawet duszyczek tyle, że chyba starczy na jakieś ulepszenie. A dziabnijmy sobie stusika, bo niby czemu nie. Oj, jeszcze tu coś jest. A, oczywiście korona pewnie. Dobra, przeczytajmy jej opis, jeżeli to jest to. Aha. I co tam głosi opis? Kurde, no już widzicie, nawet mi się wejście w ekwipunek.
myli. Od starożytnej korony bije delikatne ciepło. Dobra, która z was? O, to wygląda dziwnie, a przymierzmy. O nie, ósmym życiu, kurde. Tutaj w wyposażeniu, oczywiście. No, okej, okay, szpiczasta taka. Niezbyt, powiedzmy, dostojna. Korona króla kości słoniowej, który niegdyś rządził tą krainą. Daleko na północy król wzniósł wielką katedrę, by złagodzić rozszalałe płomienie. Gdy jednak wyczuł postępujący upadek swej duszy, odszedł bez słowa, zostawiwszy wszystko Alsanie, która nieświadomie znalazła swe miejsce u jego boku. Wszystko to jednak wydarzenia z zamierzchłej przeszłości. Dziś nikt nawet nie pamięta prawdziwego imienia króla. O, też właśnie. Historia niespisana pozostanie zapomniana, niestety. Ale tutaj chyba mamy drogę powrotną od razu. No dobra, zrobimy jeszcze, kochani, level up. No i co? Pozostaje udać się, oczywiście nie w koronie, tylko w masce grzesznicy, masce kary. Pozostaje udać się tam do krainy, gdzie zamieć była naprawdę wielka i nigdzie nie było nic widać. Czyli bobslejem, sarkofagiem w dół. Z górki na pazurki. Ale właśnie, właśnie. Ej, o, tu mnie przeniosło! Okej, najpierw trzeba pogadać jeszcze z Alsaną. Może teraz już będzie chciała do mnie te 50 dusz. Twoje życzenie było dla mnie rozkazem, który z lubością spełniłem. No, jesteś dzieckiem mroku, to już wiemy. Okej. Moment, przecież był taki wielki potwór. Kurczę, jak on się nazywał. On był pierwszym chyba... pierwotnym potworem. Kurde. A to by się zgadzało wszystko, to by się układało w logiczną całość. I później mówcie mi, kurde, że Dark Souls nie ma fabuły. Ma, tylko trzeba naprawdę poszperać. Poskładać sobie opisy przedmiotów w całość. Słuchać dialogów. Łączyć kropeczki, z których wyjdzie rysunek. No i mrok bijący od ciebie skorumpował jego duszę i musiał się udać wprost do starego chaosu i tam zostać. To widzę, ładna historia miłosna w sumie. Czyli widzisz, mimo twojego mroku, on i tak pozostał u twojego boku, prawie do samego końca. A aż się łezka wokół kręci, nie? Nawet po jego śmierci, nawet po jego zniknięciu, on nadal czuwa. Aż po kres czasów. Zapytajmy jeszcze o rycerzy z Eleum Lois. Ej, czyli co, mogę tam schodzić sobie na dół i walczyć z nimi? Przecież zabiłem króla, no oni już tam nie mają żadnego interesu, żeby być tam na dole. O, radosne uniesienie, to by się zgadzało, kochanieńka. Dobra, i co, od razu cały zestaw plus jej dusza? Rękawice plus nogawice. Wow, co jest grane? A, moment. Część się rozwaliła, pogadajmy jeszcze. No właśnie, kolejne radosne uniesienie. Teraz zbroja, dobra, jeszcze. I kolejny fragment. Czyli jednak będziemy mogli z nią pogadać face to face. Helm Lois, okej, już mamy cały zestaw. No chyba ostatnie żeberka z lodu zostały, które dzielą mnie od spotkania z nią. Jak? What?
Ej, dobra, nic nie dostałem, ale tam to się rozwaliło, więc idziemy do niej na górę. Może nie z wyciągniętym mieczem, ale z płonącą ręką też, kurde, dosyć niekulturalnie i niefajnie. O, są mi wiadomości, co głoszą. Dobra robota, ale dziura. A tutaj. Nie, tam nie chcę spaść. O, jest Jalsana. Co głoszą wiadomości? Czaruś, czaruś. Ale kurczę, miałabyś wiadomość. Ale cóż. You will face hardship like no other. Take this. My sisters are as a thick dark. Their lust for souls insatiable. May you find the will to resist their desires. No nie, no ja już z swoimi siostrzyczkami walczyłem, to były poprzednie dodatki. Cicha wyrocznia Alsana, jej dusza w moim ekwipunku. Ej, a doczytajmy jeszcze opis jej duszyczki. W ogóle chcę zobaczyć, czy to jest mroczna dusza. Ej, nie straciłem tych. Myślałem, że wymieniam się. Części zbroi, części ekwipunku rycerza Lois za właśnie duszę. Ale wystarczyło je mieć tylko. Oj, mroczna dusza. No dobra, przeczytajmy. Dusza Alsany, kapłanki Eleum, Lois, która modli się podczas cichego czuwania. To dziecię mroku, oddając cześć zagładzie, poświęca się rytuałowi, który ma nadzieję ułagodzić płomienie. Użyj wyjątkowej duszy Alsany, by zdobyć bardzo wiele dusz albo stworzyć coś o ogromnej wartości. Klasyczna końcówka opisu. Ej, dobra. Mamy wystarczająco duszyczek, żeby iść po ulepszenie? Tak, akurat mamy tyle, ile trzeba. No dobra, no to szybciutko raz, dwa. Ej, obym tu nie zginął. No kurczę, miał być ładny wyskok. Wyskok się nie udał, ale przynajmniej też nie zginąłem. No dobra, to może szybko teleportem do Majuli, kochani. Tak raz, dwa, żeby już nie przeciągać. Ej, moment. Ale co mi się tam, kurde, zepsuło? Co ja mam za status dziwny? Ej. Moment. Co to tam jest, kurde? No tam. No coś mi się zepsuło? Ej, nie, no ma wszystko tak jak miałem. Co jest grane? Co to jest? Shit. Ej, nie wiem. Dobra, kit, lecimy do Majuli. Tam może się dowiem, co jest zgrane, co jest 5. Ej, kurde, serio, zastanawiałem się, co to może być. Ej, już zniknęło. Co? Co to było? No właśnie, aż zresztą już nieważne nawet. Zniknęło samo. Ej, no ja mam dużo fragmentów przecież. Ale ty już więcej do mnie nie przyjmujesz. Przecież. Prawda? Co, jeszcze Tak? Teraz dopiero ma maksymalną siłę? Dopiero w tym konkretnym momencie? No nie wierzę, to ładne jaja, kurde. A tak się spodziewałem, że 11 estusów to dziwna liczba. Zbyt dziwna. No dobra. Ale świetnie, że się udało. Wow, jest jakiś progres postaci zauważalny. Mimo tego, że to już jest 270 chyba godzina gry. No ale co, inteligencja, no raczej, czy może wiara, tak trochę. Może siła. Albo wytrzymałość, albo tu, no wszędzie mogę wrzucać, no oprócz tego. To było po prostu błędem, moim zdaniem. No ale adaptacja, no adaptacja daje w sumie najwięcej ze wszystkiego. No ale tak ładnie na 20 jest. A dajmy w siłę, kurde, nie można być nigdy za bardzo silnym. Można być za słabym, ale za bardzo silnym nie. No dobra. No to w takim wypadku, kochani, w kolejnym odcinku, który już będzie jednym pewnie z ostatnich, jeżeli nie ostatnim, polecimy sobie bobslejem na przejażdżkę, a potem jest jeszcze wspomnienie króla, które nas czeka, ale spokojnie, to w następnym materiale. Tymczasem żegnam się z wami, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!